było po niemiecku, to lecimy po polsku jeszcze trochę. Z tą sprawą, żeby tam potwierdzić o moje zapewnienia. Tak, zawsze jest z mojej strony, tak jest. Nic się tutaj nie zmienia. YouTube jest moją kamerą, tak jak to było na przykład przy nagrywaniem z perspektywy no każdej, bo przecież w pracy też tak korzystałem, czy nagrywałem się szybko. Po niemiecku odpowiadając na WhatsAppie, na grupie, czy robiłem filmy, no bo przecież nie będę przyjeżdżał tak jak do Pęku. Wszyscy może pewnie pamiętają, chłopaki z filmy to pamiętają, jak to było. No ja nie będę, czy do was jakieś wizualizacje, jak wam o podmiotach gospodarczych nawijałem. Każda ciężarówka tym. To ten YouTube jest dla mnie teraz też, bo ja go sobie po tych wszystkich instytucjach centralnych, punktach, które potrzebuję w pewnym momencie może. Potrzebuję właśnie do tej szybkiej takiej komunikacji też, jak teraz. Chciałem to inaczej, mam tam 500 kart chyba z filmami, tam jak wam tłumaczę wszystko też choćby. To nic, nic, ale dobra, to nieważne. I tam jest zapewnienie też po niemiecku. Tu nie chodzi o żadne zniszczenia. Tu chodzi o rozmowę, wyjaśnienie, pokazanie. Oczywiście, że... Straty? Straty to ja mam. Jakie? Życiowe? Straszne. Można powiedzieć, że straszne. Nie dębię się. No, złamał głowę. Dlatego jak mówię, tam pisałem, że byłem u pana na liście, którym będziemy się powoli zajmować, ale też czym innym, bo Malkę też będę pytał o inne sprawy, jak oni widzą na przykład podejście, że człowiek usiadł, pomyślał trochę, to dla wszystkich potrafił coś tam ponapisywał, jak obrócić to, żeby nie wywrócić, nikt nie będzie atakował Ankenberg Dam, żeby co, rozwalić, czym? Bombą? A co, terrorysta? A jestem już 8 tydzień, a potykam się tak naprawdę przez rzeczy no codzienne. Codzienne, ludzi obok nas, rodziny, takich rzeczy, jak wszyscy żądają. Wszyscy czegoś żądają. Żądają. Nie słuchamy, ale żądamy. Ja nie nakazuję nikomu, ja nie będę się za nic wstydził. Ja mam swoją drogę. To jest mój, tak jak mówię na początku w jednym filmie, tylko ja będę wiedział co, z czego chcę wyciągać, do czego chcę, czym doprowadzić, po co mi YouTube. Przecież ja nikomu tu nie każę czegoś robić. Po co na przykład haczę sobie WhatsAppa, po co był start Facebooka, może będzie zaraz ruszony. To nie jest dla mnie żaden grunt, żebym ja komukolwiek się tłumaczył. Ja za to odpowiadam, ja poszedłem ze swoją dobrą ideą, ze swoją życiową ideą. Dla dzieci. Dla dzieci powinno chociaż to wszystkich też w jakiś sposób podruszyć. Rzeczy dla wszystkich są ważne, co? Dzieci? Są ważne dla was wszystkich na świecie dzieci? Wszystkich na świecie. Dzieci są dla was ważne? To choćby ta idea. I przy okazji cała moja... Ja z tym modyfikuję. To nie jest tak, że wychodzę z pewnym założeniem 2 miesiące temu, że dzisiaj będę sobie tak i tak robił. No bo nie ma tak. Dlatego, że cały czas przy tym funkcjonuje, w którą stronę jak najmniejszym kosztem strat, w ogóle ma nie być u mnie strat. To jest moja główna też cecha. Cel tego. Strat. Co jest dla was stratą? Na przykład kogoś. Nawet nie macie wiedzy. Na przykład moich odczuć. To jest 11 lat pracy moich. W tamtym kraju. Szacunku, jakim darzyłem wszystkich. Ostatnie 3 lata. A nikt nawet nie wie, na jakim etapie jestem. Więc proszę, jak ktoś tam, czy rodzina, zostawcie to dla siebie, żeby tam się wstydzicie, to się wstydźcie na dzisiaj. To nie moja sprawa. Ja nie zmienię swojej drogi. Ja już to mówię to u siebie w domu. Ja wiem, jaką mam swoją specjalizację. Mr. Witz, pan Żarcik mówili na mnie, mówią. No bo ja zawsze z uśmiechem wszędzie wydawało mi się, że dobrze, w porządku, a wylatuję
na obrzeża czego? No i tam po niemiecku też mówiłem. Choćby dla tych, co lubią pieniądze, czy coś tam, jest to po jakąś podstawą. Dzisiaj jest tak, jutro jest tak, najważniejsze jest zdrowie. Dwie ręce. Więc ja nie odstawię tego. Ja to doprowadzę, tylko się potykam cały czas przez drobne sprawy, takie czysto bieżące. Ja się nie będę zastanawiał dzisiaj nad tym czy nad tym. Mam swoją drogę. Nie mogłem postąpić inaczej. Cała ta sytuacja moja zawodowa, to co się działo w odniesieniu do moich dzieci, jak ja to widzę i jak widzę, że jak cierpią inne dzieci, jaką drogę przebywam teraz jako pracownik z zapytaniami po szczeblach firm, sieci, instytucji. Jestem na razie, powiedzmy, w tamtym kraju, bo tam pracowałem. To wszystko pokazuje. A beton i beton, no to jest ten beton właśnie. Beton uczuć w tym wszystkim. Wszędzie pokazany, na każdym podłożu. Na każdym podłożu jest pokazany beton uczuć. Pierwsze zaczynamy od jakichś innych spraw. Nie jest to dla mnie na dzisiaj najważniejsze. Ja wiem, co mam robić. Tak mi się wydaje. Nie wydaje mi się, ja wiem! Nie, kamciaki! Jak było? Na Entel teraz. Na Entel. No, to takie już. I to jest właśnie to. To jest to szybkie moje przejście. No bo jakbym miał usiąść i tak usiąść z tym balastem całego tego wszystkiego, co się stało. I teraz usiąść. I tak jak niektórzy radzą wrócić do domu i usiąść i siedzieć. To uwierzcie mi. To nie. Ja mam ten swój wewnętrzny dobry polot. Ja zawsze tak się do ludzi z szacunkiem odnoszę, do wszystkich. Może nie każdy. Ja to wiem sobie. To jest też moja droga, moja historia. YouTube potrzebuję, używam do przedstawienia różnych spraw swoich. Do instytucji choćby się odnoszę, bo przecież nie będę pisał, prawda? Cały czas. Takie to moje. Po mojemu będzie zrobione. Bez czego? Bez lat. Dla dzieci, dla siebie też oczywiście, dla osób poszkodowanych też moją sytuacją. No bo co ważne, dla mnie to było ważne i dlatego tak to zrobiłem, jak należy. Jak wyszedłem, tak jak należy. Wszystko, co było, to przez siebie, przez drukarkę. Rzucałem papiery tylko, pisałem. Tu się działo, tu się działo, tu się źle działo, tu się źle działo. Tu zauważyłem, że może być, ucierpieć kogoś, moje imię, bam, do prawników, bez żadnych tych, tylko żebym miał te kartki. I teraz wszędzie w życiu są moim kartki popisane, decyzyjne kartki, takie się robią. Dlatego dałem tak na przykład, wrzucam później może, dzisiaj muszę jeszcze dużo zrobić. A już od 7 jeżdżę. Jadę zaraz listy wysłać, bo nie wysłałem, bo w weekend odpoczywałem. No, odpoczywałem to. Tak więc róbcie, myślcie co chcecie, ale ja wiem co chcę zrobić tym swoim medzikiem, jak to mówią ludzie. Pozdrawiam wszystkich. Na razie.